Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny odcinek symulatora. To znaczy, z gry Contraband Police. Jestem nauczony mówić symulatora i dlatego tak mówię. Ja to raczej symulatorem nie jest. Z tego co mi wiadomo. Kontynuujemy dzisiaj poprzedni odcinek. I mamy ważny telefon. W nocy nas wybudzili. Ważny telefon trzeba odebrać. Idę. Dzwoni. Co pan chcesz? Komandir, luskomnie fundre ili Gavrilov chytrak. Jewo madra czupliska u Vlada, a wie pier paszlo ta jed ać tropsaja heno. A z można szajadu was, a da kryjówku terrori. Kryjówki? Rebeliantów? Nie podoba mi się już to. Przed chwilą pojazd naprawiłem, pani. Co tam ma być? Chyba dzisiaj tylko jeden dzień zrobimy, bo to... Gdzie mój samochód? Mam tym czymś jechać? Super. Panie, mój samochód chce. Nie, nie mogę. Naprawdę. Jakimś gruchotym mam jechać. No nie, to ci gruchot, bo nawet on przejedzie. Fajny pojazd. Jest chyba tym, co sobie tam możemy kupić. Ten osobówek. Czarna Wołga? Czarna Wołga nas śledzi, nie? Wiesz, bo będziemy śledzić Czarną Wołgą. Dobra, pewnie też, żeby podejrzeń nie wzbudzać. Gdzie on jest? Teraz jedziemy za nim. Na nie gdyby nigdy nic. Dobrze, jest za daleko, ale muszę od niego czasem odjechać. Żeby nie było, że go ścigam. No dobra. No co to, jak ja po prostu się do niego zbliżam, to się wtedy staje podejrzliwy? A jak utrzymuję odstęp bezpieczny, to już nie? Niezłe. Włączę mam zanim chcę tu zaparkować. No idę, idę, idę.
Widział mnie? Chyba nie. Gdzie dalej? A my też idziemy. Dobra, przez czaki. Akurat ja zbyt dobry nie jestem, żeby kogoś śledzić. Na razie nie idzie nam aż tak źle, nie? Dobra, jesteśmy za kłodą. Idziemy za nim, widzimy go. Jeszcze raz się zboję, czy nie? Śledzę go. Co mam za nim wyjść do tej chałupy? Konfrontować mam się z nim? Пропшать вадло, а мане мену ач... Варішу, садлі проп... Штопай та пропшаю! А я знаю, ач, ви мадре шорісто таєт. Ач ні два... Цілої правди не знам. А правда. Ето акаров бідлок, збавіць всім. Кену мадре свободи, ач демокрації. Опознай водзу Михаїл Гарін, алма умрату. Ета його мадре патруч. Krwawa pięść, aha, bo on należy do krwawej pięści. Wy, a można podsiadać komunii regułków? Ili przystać nas, a da ratu baduli arodni. Uratować ten biedny kraj. Ej, tamten wie, że ja tu jestem. I że go miałem śledzić. Zawsze mogę powiedzieć, że go nie znalazł. Co tutaj by teraz robić? To jest dobre pytanie. Jak go wypuścimy? Dowiedzą się czy nie? Dobra, wypuść. Zdrawlać akary swobodien. Pomóc mu w ucieczce po godzinie jazdy przez pustkowie docieracie do opuszczonej kopalni, której tunele prowadzą daleko poza granicę Akaristanu. Tłumaczysz awarią radiowozu. Cztery stówy dostałem. No dobrze. Niech i tak będzie. Idę spać dalej. Staniemy z rana i zobaczymy, co będzie dalej, nie? No niestety... No cóż, trzeba się przeciwstawić czasem, by zostać wolnym człowiekiem. Nie, aby inni też mogli być wolni. Wolni. Tak. A teraz wracamy do naszej roboty.
Pan w różówce nawet telewizorek ma. Ja wykonuję brudną robotę, nie? Coś się zmieniło dalej. RKI nie można wpuszczać. Ktoś jest tym przemytnikiem z RKI. Rozumiem. Dokumenty? No jest konieczne, panie. Zbierają bandytów, a? Rosak, Aladislav Rosak. C9U1 RUMW. Zgadza się z rządzeniem, o to mi chodziło, ale regulacji wjazdowych pan nie masz. Mówisz pan mieć dwie kozy, nie? Dobra, sekundeczka przerwy to była, ale musiałem wydać z siebie odgłos kichania. A nie chciałem tak do mikrofonu. No masz pan dwie kozy, tak? A się zgadza. Kółka masz pan w porządku, pan jest tej RKI. To musimy niestety pana sprawdzić. Ty nic pan nie masz, nie? Wydawało mi się. No niby wszystko jest w porządku, nie? Węża tu nie ma żadnego. Tu jest jeszcze skrytka, o której nie miałem pojęcia. Po tej stronie też jest? Nie, po tej jest koło. No dobra, ale panie, nic to nie jest oznaczone, więc dzisiaj kończymy tylko odmową wjazdu. No, pomoże i się policzymy, zobaczymy. Ostatnio dużo się dzieje w tej grze. To pan też z RKI? Proszę od dokumentu. Niech to był czysty bus RKI. A on był z Akaristanu. Ale ja. To rzeczywiście mój wąt. Dobra, cóż. Panie, dawaj pan dokument. Nie, Tin jest RKI. Tin to już na pewno jest. Wbrew regulacjom. Ashar Esenaliev. Ashar Esenaliev. Zgadza się. 3K9RK5. Zgadza się. No dobra, panie, zobaczymy panu jeszcze transport. Wyładujemy wszystko tym razem. O, coś tu pan ma pełno tego. Ja jakoś nie ufam temu, co pan tu ma. Pod tapicerką nic nie widzę, żadnych wężów. Tutaj pan ma jakiś wąż? Nie ma pan. Węży szukam, panie, węży. Tu nic nie ma. Tego nie idzie otworzyć. W silniku też nic nie ma. No dobra. I tak pan nie przyjedziesz. Tym to już na pewno. Spoglądnijmy sobie światłem jeszcze na to. Nie masz pan tu żadnych tych węży? Nie widzę. Kuchence pan nic nie schował? Nie, no nie ma nic w kuchence. A tutaj wąż jakiś? Też nie ma? Niemożliwe. W kiblu też nic nie ma. Tu jest jeszcze jedna kuchenka, ale w niej też nic nie ma. No dobra, panie, piszemy. Tutaj też spiszemy. Dobra. I teraz, panie, ta. Kuchenka gazowa 3 są. Worek z nawozem.
11 jest toaleta, miały być dwie, a jest jedna. Materiały łatwopalne. Miały być dwie. I skrzynka jabłek miała być trzy. Jest tylko jedna toaleta. Idzie pan już w błąd. Dobra, pogadajmy tutaj z panem. No nie, możesz pan zwrócić ten towar. No pana, no niestety musimy cofnąć. Aresztować pana nie będziemy, bo nie mamy takich podstaw. Nic pan tutaj nie przemycasz. Ej, no niestety. Pan nie może wjechać. Dlaczego? O, wie już pan dlaczego. Tam kartka jest nawet wywieszona, jakby pan się pytał. Mam nadzieję, że teraz wszystko będzie w porządku. Z moją kontrolą. I tam. I tam. O, perfekcyjnie. Masnur Kurbanow. K1Q0A6346. Zgadza się, to ważne, to ważne. Turysta, zdjęcie... Nie to... O, zdjęcie by się zgadzało. Czy chce pohandlować, to zależy. No proszku do prania pan nie chcesz kupić, nie? Jakiś drogi, ale tu jest tani w miarę proszek do prania. To 6. A biorę. Kiedyś sobie sprzedam, panie? A, miałem dokumenty pana, już wziąłem. Sprawdzę sobie tylko wszystko. A pan skąd jest? A, Sergej. Oj, nic panu nie pobrudzę, jak pan nic nie ma. Jak pan nic nie masz, to nic panu nie pobrudzę. Ale widzę, że pan tu coś jednak masz. Wie pan to jeszcze kitrasz? Tu? 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 Może? Nie? A nie, pan się nie denerwuje. Ja muszę sprawdzić. Cicho bądź pan. Cicho bądź pan. Cicho. Sprawdzam teraz. Nie widzisz pan? Albo nie przemycać. Cipka? No. Pan jest. Nie ja. Nie trzeba było przemycać. Przez tym, co aresztowany. Sobie tu odłożę pana pieniądze, nie? No i przy okazji trochę tej amunicji też odłożę, nie? A mi aż tyle jest niepotrzebne. Dobra. Dziękować. Pan tam pana popilnuje? Ja w tym czasie porozmawiam tutaj z panem posterunkowym, aby usunął jednak ten samochód z mojej strefy pracy. Jeszcze czegoś nie znalazłem. Przedni zderzak, tylny zderzak i w silniku było. Ja nie wiedziałem. No cóż, nie będę rozbierał nie wiadomo jak samochodu, nie? O, już nie ma panu przemytnika? No cóż. Ramil Ibra F. 5Y66Q7JC, to się zgadza, to się zgadza. Do pracy pan jedziesz?
Wygląda pan na takiego pracowitego, łysego gościa, no. A nic pan nie wiedziesz? O tej pracy? Nie wiem, na lepsze popołudnie... Czy coś w tym stylu? Misja? Bazę policyjną? No nie wiem, nie wiem. To jest najdłuższe zagrożenie jest. Wiesz pan? Ja nie mam karabinu. Dobra, panie, wiesz pan co? Kontrola zakończona, jedź pan. Rado tuksaju, Amanu, a dziobaczysta. Do widzenia. Zatwierdził gościa, po czym jedzie za nim na sygnale, nie? A, ja tam te amunicje wszystkie zostawiłem. No nie, na sygnale jadę, nie widzi pan? O. Tamten już w ściany wjechał. A to na bazę policji to ja już mogłem od razu tą kontrabandę wziąć. No i za te fałszywe pieniądze to oni tak dają. Nic. Za to będziemy sobie mogli kupić karabin maszynowy. Czy pistolet maszynowy, czy coś takiego. Dobra, panie, ja sobie tutaj zaparkuję, nie? Jeden leży. Aż kurczę. Kolejny leży. Co to ja jednak... Wziąłem tam amunicję czy nie? Nie, ale i tak. Dobra, kolejny leży. Ten też leży. A nie. Trochę... Proszę, już bez zbędnych, nie wiem, granatów. Ten też leży. Kolejny śpi. Ten też. A nie, no, Emi nie zasłaniaj. Strzało. Dobra. Jeszcze. No tak. Aha. Czy ja od tego miejsca zaczynam? No trochę mnie granatem rzucili. No tego to bym się nie spodziewał, panie. Że oni mają coś takiego, kończę, to się granat nazywa.
kolejny. Oj, oj, oj. Uważaj, pan, uważaj. Ja zamiast na shifcie, to ja na kontrolu uciekłem. Panie, ja tu się muszę, nie wiem, jakoś podleczyć czy coś. Uciekli, uciekli, pan. Dobra. Nie, mówiłem już kiedyś, że mi nie podchodzić pod linię strzału, to co? Wszyscy zginęli. No dobra. Miło było. Pieniążki są, a mam wrócić do pracy. Szkoda, że nie mogę po drodze kończy podjechać, nie? Nigdzie. No dobra. Ale mogę sobie tam chyba zamówić u tego władza, nie? Liczę, no. Weźmie i stanie, klatki na sekundę spadną na 20 i potem wysi jej człowieku, nie? No i jeden dzień już zajął nam 30 minut tym sposobem, nie? Musimy wyłączyć świateł, tylko tam syrenę, bo już jestem na miejscu. Dobra. Nie, pan naprawisz to? Całe 50? Nie no. 50 to pan wziął do ostatnich. Naprawdę. Jak udało się wszystko załatwić. Lecimy z kolejnym gościem. Zapraszam. Ostatni na dziś, tak? Dawaj pan dokumenty. Juri Kurbanow. Trochę się panu imienia nie zgadzają, nie? I data ważności też się panu nie zgadza. No, no. Może się pan sobie naszkrobał? Jeszcze tu obejdziemy troszkę. Przebitą oponę ma pan jedną i drugą nawet. Witam. No dobrze. Dobra, miło było panu. Do widzenia. Jakie nie tak? Dobra, a ja bym się chciał skontaktować z panem od sklepu. A czy muszę mu jeszcze kończyć zapłacić za to, że przyjedzie? Swoimi sprawami zajmę się.
Będzie jeszcze ten pistolet maszynowy taki mi potrzebny. Nie, jeszcze trochę. Trzeba się jeszcze trochę dorobić. Składziemy się spać. No dobrze. I w tym odcinku to by było na tyle. Dużo się dzisiaj działo, a to był tylko jeden dzień, gdzie zawsze na odcinek przypadały dwa, no ale już jest 32 minuty odcinka, więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z wami żegnam i do zobaczenia, na razie, cześć, pa pa.